Polszczyzna, jak każdy inny język, składa się ze związków frazeologicznych, przysłów i powiedzeń. Niektóre z nich mają bogate, czasem bardzo dramatyczne korzenie. Oglądasz i wiesz. Na początek zwrot nie kupuj kota w worku, który ma swoje źródło w średniowieczu, czyli czasach, gdy futra bezpańskich kotów były na wagę złota. W zachodniej Europie istniała nawet kociarska branża zajmująca się łapaniem, skórowaniem i sprzedawaniem wyrobów z bezpańskich kotów. Wyobraźcie sobie ubrania, dywany, obicia mebli i pokrowce na poduszki zrobione z kocich skór. Łapanie dzikich kotów nie należało do najłatwiejszych zajęć i pewnie dlatego zaczęto kraść koty domowe. Prawowici właściciele, by ochronić swoje zwierzaki przed wylądowaniem na straganie, przypalali im skórę, by nie dało się z niej uszyć niczego wartościowego. Powiedzenie nie kupuj kota w worku to przestroga przed nieuczciwą praktyką handlarzy kotami, którzy najpierw kradli, a potem próbowali sprzedać naznaczone zwierzęta bez wyjmowania ich z worka, czyli na słowo. Średniowiecze nie oszczędzało też innych zwierząt, które od połowy XIII wieku mogły być pozywane w sądzie. Psom, świniom, pszczołom i innym zwierzakom wytaczano postępowania karne. I to w pełnym pakiecie. Więziono je, przesłuchiwano, odczytywano wyroki i skazywano także na śmierć. Jedną z egzekucji było wieszanie psów razem z ludzkimi skazańcami. Była to kara, którą często stosowano wobec złodziei lub domniemanych złodziei pochodzenia żydowskiego. Psy i człowiek byli wieszani za nogi. Zapalano pod nimi ognisko, zadające dodatkowy ból i drażniące czworonogi, które w szale kąsały skazańca. Była to śmierć w strasznych mękach, trwająca nawet kilka dni. Kiedyś wieszanie na kimś psów było czymś więcej niż obrażaniem, obmawianiem i szkalowaniem innej osoby. Na szczęście te czasy już minęły. Ogień miał też inne zadania. Jedną z drastycznych, średniowiecznych metod wydobywania zeznań było przypalanie żelazem. Jedna sesja takich tortur mogła trwać maksymalnie 30 minut, a liczba sesji nie mogła być większa niż 6. Niewielu przesłuchiwanych wytrzymywało więcej niż 2-3 przypalenia, ale gdy torturowany przeżył 5 tur, wówczas okrzyk "pal go 6" oznaczał, że sąd rezygnuje z oskarżenia i puszcza jegomościa wolno. Pozostałością po tych czasach jest powiedzenie "pal 6", używane, gdy rezygnujemy z czegoś bez żadnego żalu. A co z nocnym markiem? W tym wyrażeniu słowo Marek nie pochodzi od imienia, a od Mary, czyli dawnej nazwy pokutującej duszy. Nocny Marek to ktoś, kto po zmroku czuje się jak ryba w wodzie, podobnie jak zjawy i duchy. Kolejną, często źle rozumianą mądrością ludową jest "co ma wisieć, nie utonie". Powiedzenie pochodzi z XVII wieku, kiedy słowo zawisły, czyli wisieć, oznaczało pewny, przesądzony. Przekładając "co ma wisieć, nie utonie" na język współczesny, powiedzielibyśmy raczej "co jest przesądzone i tak się wydarzy". Oglądałeś i wiesz. Czy odcinek się podobał? Jeśli tak, dajcie znać łapką w górę i komentarzem. Dzielcie się też propozycjami tematów i subskrybujcie kanał. I wiesz, znajdziecie też na Instagramie, Facebooku i www. Do zobaczenia i usłyszenia.